Ewangelia z nieba, dobra nowina o tym, że już twoje grzechy zostały opłacone na krzyżu Golgoty. Wystarczy, że uwierzysz dzisiaj w to. A wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Przeświadczeniem o tym, czego się spodziewamy, jak mówi 11 rozdział listu do Hebrajczyków. Mówię jak jest. A Jezus jest prawdą, Bogiem i życiem. On jest jedyną prawdą. Jeśli myślałeś, że prawdą może jest jakaś karma, reinkarnacja, to jesteś w błędzie. Muszę ci powiedzieć, że diabeł doskonale sobie daje z tobą radę, jeśli nie znasz Jezusa. On jest nazywany przez niego ojcem kłamstwa. Jest upadłym aniołem, który chce, żeby wszyscy ludzie nie poznali Boga, nie poznali Jezusa. Zwiedza masy ludzi, zwiedza przez religię, przez różnego rodzaju rzeczy, żebyś nie poznał tego Boga prawdziwie. Ale Jezus jest Synem Bożym, On jest prawdą. A żebyś mógł zostać wyzwolony od swojego grzechu wiecznego, który cię skazuje na potępienie, abyś mógł zostać uwolniony od wszelkiej choroby, patologii, od wszelkiego, co cię zniewala. I tylko imię Jezus jest w stanie cię uratować od piekła. A więc uwierz dzisiaj w tą dobrą nowinę, bo ona mnie wyzwoliła i narodziłem się na nowo, kilka lat do tyłu. Chrzest małych dzieci nic nie daje. To ściema. Dzisiaj możesz uwierzyć w Boga. Czy ty realnie możesz zapytać się siebie w głębi, czy jesteś zbawiony? Jesteś zbawiony, czy nie? Wiesz, jak zostać zbawiony? Możesz zostać zbawiony przez to, że uwierzysz w Jezusa, że On zapłacił za twoje grzechy i wstał z martwych. W ten sposób uzyskuje się zbawienie i po śmierci się idzie do nieba. I w ten sposób załatwia się miejsce w niebie.